Polska od dawna była spichlerzem Europy. Dzisiaj dzięki wyjątkowym warunkom, w jakich jest uprawiana i produkowana nasza żywność, stajemy się spichlerzem całego świata. Coraz lepiej wykorzystujemy fakt, że na tle wielu innych krajów Polskę i jej rolnictwo charakteryzuje wysoki poziom bioróżnorodności. Zacznijmy od pszczół. Jesteśmy w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem ilości pszczelich rodzin, a liczba zakładanych pasiek stale rośnie. Wspaniałe miody powstają też dzięki uprawom rzepaku, tak samo jak znakomity olej ceniony przez konsumentów dbających o smak i zdrowie. Popularność upraw zbóż wynika m.in. z korzystnych warunków klimatyczno-glebowych. Produkujemy dużo, dobrej jakości i po rozsądnych cenach, więc nic dziwnego, że eksport naszych zbóż bije rekordy. Pod względem jakości i smaku polska wołowina jest w światowej czołówce. Bardzo dbamy o ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. To dzięki ich bioróżnorodności i wykorzystaniu potencjału naszych ras rodzimych, takich jak na przykład świnia złotnicka pstra, powstaje żywność wysokiej jakości. Oczkiem w głowie naszych sadowników są jabłka uprawiane praktycznie w całej Polsce. Każdego roku zbieramy ich ponad 3 miliony ton. Polska jest też w pierwszej trójce największych europejskich producentów pieczarek. Jesteśmy w europejskiej czołówce producentów gęsiny. W naszych hodowlach dominuje śnieżnobiała gęś kołudzka o niezwykle wartościowym mięsie i puchu. Na wsi nadal często hoduje się drób w tradycyjny sposób. Kury, gęsi i kaczki swobodnie wędrują po wybiegach i podwórkach. Jeszcze niedawno nikt nie słyszał o kawiorze z Polski, a dzisiaj jesteśmy jego trzecim producentem na świecie. Chcemy się dzielić naszą wyjątkową żywnością ze smakoszami na całym świecie. Warto, bo Polska smakuje.